Dlaczego w kulturze polskiej mężczyźni wstydzą się bycia ojcami? Boją się wyjść z dzieckiem na spacer, czy też w ogóle opieki nad dzieckiem? Rola kobiety jest tu jasno określona, ale i mężczyźni winni zajmować się podstawowymi sprawami i wychowaniem dziecka. Mężczyzna lat 37. Najpierw bym postawił pytanie, czy to jest typowe dla kultury polskiej, że ojcowie wstydzą się być ojcami. Czy można coś takiego postawić jako rzecz typową, czy cechę typową dla polskiej kultury? Tu miałbym wątpliwości, bo znajdziemy wiele wspaniałych przykładów tego, jak młody mężczyzna, mąż jest dumny, kiedy jest razem ze swoją żoną, która nosi w swoim łonie dziecko, a potem, kiedy je rodzi i jest razem z nią zawsze, gdy chodzi o całe życie dziecka. Być może są to niekiedy takie środowiskowe zahamowania czy stereotypy, które jakby paraliżowały mężczyzn w ich byciu ojcem. A przecież chodzi o jedno, chyba najbardziej istotne, właśnie w tym sensie duchowym już, bycia ojcem. Być dumnym, że się ojcem jest. Od samego początku, kiedy właśnie poczyna się dziecko, a potem przychodzi na świat. Więc być dumnym z tego, a dalej, żeby zawsze być razem ze swoją żoną, oczekującego narodzin dziecka, a potem być żoną, kiedy już to dziecko jest i być razem oczywiście już z tym dzieckiem. Na wszystkich etapach rozwoju tego dziecka. Być dla niej i dla tego dziecka wsparciem. To jest właśnie, na wszystkich etapach wzrastania, to jest właśnie to, o co najbardziej chodzi i co sprawia, że mężczyzna wtedy jest rzeczywiście tym, kto spełnia swoje powołania do ojcostwa. Ale proszę popatrzeć, że jest to jednocześnie spełnianie siebie jako mąż wobec żony i oczywiście spełnianie siebie jako ojciec wobec dziecka, któremu dało się życie.